Mam na imię Magda, studiuję międzynarodowe stosunki gospodarcze i jestem wolontariuszką w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Nazywam się Paweł Słoń, mam 23 lata i studiuję politologię. Nazywam się Emilia Brown, jestem nauczycielką, mieszkam od 40 lat w Oksfordzie, jestem wolontariuszką w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jestem Olek, studiuję politologię, jestem wolontariuszem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pomysł, aby rozpocząć również te działania związane z prezydencją, współpracą z wolontariuszami, okazał się bardzo trafnym, ponieważ 2,5 tysiąca osób mniej więcej zgłosiło się, aby w tej pracy w wolontariacie uczestniczyć. Z tego wybraliśmy ponad 60 osób, które bardzo mocno pracowały i bardzo dobrze się sprawdziły w trakcie całej prezydencji. Rekrutacja była bardzo przyjemna. Poczułem się bardzo swobodnie, w momencie bałem się, że może aż za swobodnie, gdyż zasypałem komisję różnymi anegdotami. Obawiałam się, że nie zostanę wybrana ze względu na mój wiek. Raczej wspominam to jako takie wesołe doświadczenie. Wybraliśmy creme de la creme, jeżeli to tak można powiedzieć. Przede wszystkim były to osoby młode, charakteryzowały się wysokimi zdolnościami interpersonalnymi, znajomością języków i naprawdę można powiedzieć, że były bardzo profesjonalnie, potrafiły współpracować z wieloma partnerami naszego kraju. Spodziewałem się, że mogę robić naprawdę wszystko, od obsługiwania konferencji po odbieranie gości z lotniska. Czułem się bardzo potrzebny. Nie było żadnego problemu z motywacją. Oni szukali sposobów, żeby dać się zaangażować. Miałam ogromną satysfakcję, że biorę udział w takiej dużej pracy, a ja byłam cząstką tej wielkiej pracy. Czasami te obowiązki były takie, że trzeba było siedzieć na sali konferencyjnej i podawać tylko mikrofon, no ale czasami była to praca na recepcji, gdzie można było poznać jakichś gości z zagranicy, gdzie atmosfera była naprawdę fantastyczna. Na takich wyjazdowych wydarzeniach, prawdę mówiąc, wolnego czasu nie było za dużo. Pierwszy dzień był właściwie taki najbardziej stresujący. Nie wiedziałem, jak się zachowywać. Potem już, jak widziałem, jak całość konferencji wygląda, no to już potem jakoś poszło. Moje główne obowiązki to było sprawdzanie, korekta tekstów angielskich. Obsługa gości, czyli tak jakby opiekowanie się nimi, żeby tylko wiedzieli, gdzie mają iść. Oni też wiedzieli, do kogo się mają zwracać, już potem rozpoznawali nas i bardzo mile się do nas odnosili. Kiedy trzeba było czekać na lotnisku parę godzin, no najczęściej się rozmawiało z innymi wolontariuszami, gdyż nie ukrywam, spotkałem naprawdę bardzo dużo interesujących osób. Na przykład bardzo często mieli fantastyczne poczucie humoru, także nawet to czekanie na lotnisku nie było aż tak uciążliwe. Podczas wydarzenia w Ostródzie każdy taki wolontariusz był odpowiedzialny za dany bus z gośćmi, więc było to bardzo odpowiedzialne zadanie, no i przy tym stresujące, żeby podczas postojów nie zgubić żadnego z gości i żeby wszyscy bezpiecznie dojechali. To, jaką pomoc okazali nam za tak niewiele, no to naprawdę trzeba być im wdzięcznym. Swoją postawą staram się reprezentować Polskę, żeby wyglądała jak najlepiej. Wolontariat zawsze był dla mnie ważny. To moja osobista pasja, aby coś zrobić dla innych ludzi. Najważniejszą cechą jest, żeby być otwartym i uśmiechniętym. To dało mi też bardzo dużo pewności siebie, że potrafię sobie poradzić w takim międzynarodowym towarzystwie. Długo się nie namyślałem nad tym, czy zostać wolontariuszem. Teraz, kiedy w moim CV pojawił się kolejny podpunkcik, ja jestem bogato o nowe doświadczenie, uważam, że warto wykorzystywać każdą okazję, jaka nam się nadarzy w życiu. Myślałem, że wszystko bardziej będzie takie, jakby to powiedzieć, napompowane. A czułem się właściwie, jakbym był na jakimś lotnisku i odbierał jakiegoś przyjaciela.